odcinku pokażę Wam, jak wykonać słupki. Zaczniemy sobie od pętelki, którą wcześniej Wam już pokazywałam. Zakładamy sobie na szydełko i zrobimy sobie przykładowe 10 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy już łańcuszek. Następnie teraz tak, jak chcemy zacząć każdy kolejny rząd, żeby zrobić słupki, musimy zrobić 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa i 3. Następnie wbijamy się szydełkiem w czwarte oczko od szydełka. Nabieramy, przeciągamy. Mamy 3 pętelki. Nabieramy włóczkę, przeciągamy przez pierwsze 2. Przeciągamy. Nabieramy włóczkę i przeciągamy przez kolejne 2. I tak powstał nam pierwszy słupek. A więc nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się w oczko. Nabieramy włóczkę, przeciągamy. Mamy 3 pętelki. Nabieramy włóczkę, przeciągamy przez pierwsze 2, nabieramy i przeciągamy przez kolejne 2. I jeszcze raz. Nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się w oczko, nabieramy włóczkę, przeciągamy, mamy 3 pętelki, nabieramy, przeciągamy przez pierwsze 2, nabieramy i przeciągamy przez kolejne 2. I tak oto powstają nam słupki. Nawijamy, wbijamy się w oczko, nabieramy, przeciągamy, mamy 3 pętelki, nabieramy, przeciągamy, nabieramy i przeciągamy. I jeszcze raz. Nabieramy, przeciągamy. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden słupek. I jeszcze jeden. I ostatni słupek w ostatnim oczku. I tak oto wyszedł nam pierwszy rząd. I teraz, jak chcemy przejść do następnego rzędu, musimy wykonać 3 oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. I tutaj te 3 oczka będą za nasz pierwszy słupek. I teraz, gdy chcemy wykonać kolejny słupek, omijamy tutaj pierwsze oczko, zaraz przy tych 3 oczkach i wbijamy się tutaj w kolejne. Czyli nabieramy włóczkę, wbijamy się tutaj w drugie oczko, przeciągamy, nabieramy, przeciągamy, nabieramy i przeciągamy. I pamiętajmy tylko, jak będziemy się wbijać w oczko, musimy mieć na szydełku 2 nitki tutaj u góry. Kolejny słupek. I kolejny. I tak sobie robimy do końca naszej robótki. Żebyśmy czasem nie pomyliły i nie wbiły się tutaj pomiędzy słupkami. Bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. Tutaj mamy naszą ostatnią tak jakby dziurkę. I teraz ostatni słupek w tym rzędzie musimy wykonać na trzecim oczku z tych 3 pierwszych oczek poprzedniego rzędu. Jak widzicie, tutaj jest ostatnia dziurka tego
słupka i zaraz za tą dziurką jest ostatnie oczko i właśnie w to oczko, tutaj widać taką dupkę tego oczka i właśnie w to oczko będziemy musiały się wbić. Czyli nawijamy sobie włóczkę, wbijamy się tutaj zaraz pod tą dupką, nabieramy, przeciągamy. O! I tak właśnie wygląda nasz drugi rząd. I każdy kolejny rząd robicie sobie właśnie tak samo. Czyli trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, omijamy to pierwsze oczko i wbijamy się tutaj w to drugie oczko. Co by się stało, gdybyście wbijały się tutaj w to pierwsze oczko? Te trzy oczka łańcuszka przy dalszej robótce robiłyby nam tutaj takie brzydkie uwypuklenie, nieładnie by to wyglądało. Więc po prostu te trzy oczka zastępują nam tutaj pierwszy słupek. I znów powtarzamy. Pamiętajcie, żeby nabierać tutaj te dwie nitki, inaczej będzie nam się brzydko rozciągać. Musicie sobie za każdym razem troszkę naciągać tą włóczkę, żeby Wam luźno szła. I tutaj zaś znowu zbliżamy się do końca tego rzędu. Jest przedostatni słupek. I ostatni słupek wykonujemy tutaj, o, gdzie dokładnie? Tu jest ten bump taki, to wbijamy się zaraz właśnie pod tym bambem. Czasami to jest ciężko, bo oczko się nam naciąga. I mamy ostatni słupek. I zaś trzy oczka łańcuszka, obracamy robótkę i powtarzamy wszystkie kroki od nowa. Jeśli Wam się spodobało, zachęcam Was do subskrybowania kanału, dawania lajków, ewentualnie jeśli jest coś niezrozumiałe, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, pa!